pamiętajmy o noszeniu maseczek w przestrzeni publicznej. Witamy Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Aspirant Izabela Lewicka-Woszczak. Sierżant Michał Parzyszek. W tych niecodziennych i trudnych czasach pamiętajmy o noszeniu maseczek w przestrzeni publicznej. Chętnie przyłączyliśmy się do Waszej akcji i dzisiaj przygotowaliśmy dla Was opowiadanie Małgorzaty Strzałkowskiej na ulicy. Był sobie kiedyś pan Czesław Dziki. Wielki dyrektor wielkiej fabryki. Od lat fabryką rządził wspaniale, a produkował smoczki dla lalek. Rządził fabryką z radością dziką i nic nie widział poza fabryką. A że był z niego świetny fachowiec, więc tylko smoczki były mu w głowie. Aż raz przypadkiem za okno spojrzał i znieruchomiał, bo cóż tam dojrzał. Chaos, rozgardiasz i zamieszanie. I tłum pojazdów w tym bałaganie. Ten jedzie prosto, inny hamuje, jeden zawraca, drugi parkuje, ten chciałby skręcić, ale nie może i z każdą chwilą jest coraz gorzej. Syrenę straży słychać z oddali, pędzą strażacy, bo gdzieś się pali, ale w ogromnym korku utknęli, więc na nic pośpiech, prr, i stanęli. Rzeka pojazdów gna w różne strony, krzyczą kierowcy, trąbią klaksony, przychodnie wokół zerkają z trwogą. Chcą przejść przez jezdnię, ale nie mogą. Tłum pasażerów tkwi na przystanku. Jak się na chodnik dostać bez szwanku? Piszczą opony, dzwonią tramwaje. Nawet odważny strachu się naje. Dyrektor myśli, trzeba coś zrobić, bo tu się nie da jeździć i chodzić. I wtem mu pomysł wskoczył do głowy. Zajmę się teraz ruchem drogowym. Dyrektor Dziki usiadł za stołem i zajadając kluski z rosołem, głowił się, myślał, dumał, planował, aż wreszcie wszystko zaprojektował. Wymyślił sporo różnych sposobów na ład wśród pieszych i samochodów. Ile? Oj dużo, wszystkich nie zlicza, więc tylko kilka Wam tu opiszę. By zlikwidować korek i zator, wymyślił świetny sygnalizator, który fachowo drogę wskazuje i bez problemu ruch reguluje. Ten dla pojazdów trzy światła ma, a ten dla pieszych ma światła dwa. Temu dla pieszych pierwszeństwo dajmy i z nim się najpierw dobrze poznajmy. Światło czerwone zamyka drogę. Stoję i czekam, bo iść nie mogę. Cierpliwie patrzę w okno czerwieni, bo już za chwilę światło się zmieni. Kiedy się pali światło zielone, idę spokojnie na drugą stronę. To oczywiste, że dzięki światłom przejść przez ulicę jest bardzo łatwo. Także kierowca na światło zważa i podczas jazdy bardzo uważa. Zielone jedzie, czerwone stoi, choć od pojazdów jezdnia się roi. Gdy pojazd rusza albo hamuje, to zawsze czasu ciut potrzebuje i ciut skupienia zawsze wymaga. Więc żółte światło mówi, uwaga! Na czarnej jezdni lśnią białe pasy. To dla przechodniów dogodne trasy, zwane zebrami, bo w pewnej mierze przypominają to miłe zwierzę. Kierowca widzi pasy z daleka. Gdy ktoś przechodzi, staje i czeka. Więc każdy pieszy bardzo się cieszy, idąc bezpiecznie przejściem dla pieszych. Tam, gdzie są światła, jest znakomicie. Jednak nie wszędzie światła ujrzycie. Więc aby droga była bezpieczna, większa ostrożność bywa konieczna. Spoglądam w lewo, a potem w prawo i znowu w lewo, raźno i żwawo. Jeśli pojazdów nie ma na drodze, prędko na drugą stronę przechodzę. Stoi przy oknie pan Czesław Dziki. Wielki dyrektor wielkiej fabryki i wielce z siebie zadowolony spogląda z okna w obydwie strony. Jasne zasady panują wszędzie, a więc na pewno bezpieczniej będzie, bo gdy przepisy się respektuje,
wokół porządek większy króluje. Na dziś to wszystko. Mamy nadzieję, że wy, pracownicy oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej imienia Marka Kotańskiego, jesteście zdrowi, tak jak wasi najbliżsi. Mamy nadzieję, że szybko się zobaczymy osobiście, a tymczasem pamiętajcie, noście maseczki, postarajcie się nie wychodzić z domu. To bardzo ważne w walce z wirusem. Serdecznie was pozdrawiamy i do zobaczenia.